Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród u Lili. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny w naszym mistycznym ogrodzie na przekazie anielskim. Słuchajcie, tym razem jest to tydzień od 29 marca, od poniedziałku do 4 już kwietnia, słuchajcie, do 4-4. To jest niesamowite, bo 44 to jest cyfra aniołów, archaniołów ze światła właśnie, archaj ze światła, to jest znak, że te siły świetliste są z nami, prowadzą, ochraniają, pomagają, wspomagają, informują. Więc jeśli tylko potrzebujesz jakiejś pomocy, czuję, że ten tydzień będzie bardzo intensywny pod tym względem, że siły świetliste będą bardzo intensywnie pracować. Z jakiegoś względu ten tydzień właśnie, tuż po potężnej pełni, prawda, bo 28 bodajże, jak dobrze pamiętam, mamy potężną pełnię, 29 jakby od 29 to robię, słuchajcie, to czytanko, ale trzeba pamiętać, że energie są płynne, więc na pewno jakby wcześniej już to będzie działać, więc już też to będzie działać już tego 28 i niezwykłe jest, że wypada nam to do 4 właśnie kwietnia, bo mamy 44 właśnie, czyli cyfrę anielską. Niezwykłe, cudowne, wspaniałe. Dobrze, zajmijmy się już tym czytankiem. Ja tu troszeczkę oczyszczę, jak zwykle. Tu mamy, słuchajcie, takiego podwójnego, już wam powiem. Oczyszczam, oczyszczam. I też siebie. Jeszcze mam dodatkowe, które też inaczej, na innych częstotliwościach oczyszczają. Tak, i tu słuchajcie, mam taką figurkę, kupiłam kiedyś. To są bliźniacze płomienie anielskie, bo każdy archanioł ma też swoją archai, czyli bliźniaczy płomień, swój z pierwiastka żeńskiego, dlatego że cała archanielska energia jest całość, tak? Ale tak jak tu na Ziemi mamy tą dualność, to oni też tutaj jakby są w tych dwóch energiach, znaczy mogą działać jakby w dwóch energiach, mogą jako jedność oczywiście, mogą jako te dwie energie, pierwiastek żeński, pierwiastek męski, dlatego zachęcam serdecznie, słuchajcie, też do zwracania się, do próśb, do tej archai właśnie, czyli do pierwiastka żeńskiego archaniołów, dlatego że ze światła oczywiście, dlatego że bardzo, bardzo aktywne są te archai w ostatnim czasie, gdy weszliśmy w erę wodnika, właśnie archai na nowo jakby bardzo intensywnie uruchomiły swoją, jak to powiedzieć, misję tu na Ziemi właśnie, żeby nas wspomagać. Także warto, słuchajcie, zwracać się nie tylko do archaniołów męskich pierwiastków, ale też zwracać się bezpośrednio do archai, czyli żeńskich pierwiastków, tych samych promieni, bo każdy archanioł, słuchajcie, ma swój kolor jakby, tak, bo siedem promieni archanielskich, archai właśnie powstałych poprzez rozszczepienie jakby światła, prawda, to co znamy, światła białego, powstaje nam te siedem promieni pięknych, tęczowych i oni właśnie tutaj na tych częstotliwościach, na tych wibracjach mogą z nami pracować. Dobrze, kochani, tyle. Może od nich chcieli przesłać tą informację, czyli jeszcze raz zachęcam, żeby zwracać się także oprócz archaniołów ze światła, także do archai, słuchajcie, ze światła. Są piękne, delikatne, wrażliwe, bardzo subtelne energie, które szczególnie ukochują wszystkich, którzy mają dużo pierwiastka żeńskiego w sobie i dużo łatwiej jest im, znaczy inaczej. Może na przykład nie masz takiego połączenia z archaniołami ze światła, ale łatwiej ci będzie na przykład może tobie akurat połączyć z archai ze światła, bo to są troszeczkę bardziej subtelne energie, troszeczkę inaczej pracują i bardzo czuję, żeby właśnie zachęcać was do tego, żeby wzywać, żeby prosić też o pomoc. Tak samo prosimy, słuchajcie, tak samo się zwracamy, tak samo błogosławimy. To jest ta sama energia, tylko po prostu na ziemskie jakby potrzeby bardziej odseparowana na swój sposób, to znaczy też nie do końca, nie chcę tu tego tłumaczyć, słuchajcie, ale zwracajmy się po prostu do archai, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to ma być czytanko, a nie tłumaczenie, prawda, czym są te energie archai.
Tu na pewno wrócę do tego tematu, bo zaczęłam nagrywać Wam na temat Archai takie filmiki. Mamy tam już chyba dwa albo trzy już teraz. Kurczę, wiecie, że już nie pamiętam. Możecie sobie wyszukać. Natomiast natrafiłam dzisiaj na bardzo fajny filmik. Ja Wam go wrzucę pod tym, linka Wam wrzucę po prostu pod tym nagraniem tutaj, bo jest tam horoskop anielski, słuchajcie, na 3 miesiące i ja uważam, że wszystko dzieje się po coś z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu natrafiłam na swój stary filmik właśnie z tamtego roku i czuję, że tam będą dla nas niesamowite informacje, podpowiedzi znowu. Ja Wam go wrzucę w opisie pod tym filmem, a także pod stopkami czasowymi, które tu będą do wybierz kartę. Też tam na dole Wam wrzucę link właśnie do tego materiału, bo czuję, że tam jest dużo informacji dla nas na obecny czas. Ta karta bardzo chciała nam wypaść na początek. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Pięknie, słuchajcie. I tu ten anioł ma taką tubę jakby, taką troszeczkę jak muszlę i z niej wychodzą kwiaty. Więc tak sobie myślę, tak sobie czuję tutaj, że wielu z nas, może właśnie ty, masz jakieś dary, ale troszeczkę w nie wątpisz. Natomiast widzicie, to wszystko przez lęk wewnętrzny, strach, który gdzieś tam przykrywa, albo wątpliwości, prawda, to ego gdzieś tam przeszkadza. Natomiast kiedy pozwolisz sobie na to, żeby wyjść poza to, kiedy pozwolisz sobie na to, żeby wyjść poza ten lęk, wyjść poza ten strach, poza tą niepewność, wątpliwości, okaże się, że te bogactwa, które nosisz w sobie, te dary, te talenty, bardzo, ale to bardzo potrzebne są dla ludzi, którzy obecnie poszukują tych informacji. Każdy z nas ma niezwykły dar, słuchajcie, jedyny w swoim rodzaju, dlatego ja serdecznie namawiam każdego, jeżeli czujesz, że masz jakieś dary, jakieś możliwości, zacznij z nich korzystać dla dobra swojego, dla dobra kolektywu, żeby ta ziemia jak najpiękniej się transformowała, żebyśmy wszyscy wchodzili na wyższe poziomy. Wszyscy jesteśmy, słuchajcie, jednością, dlatego im więcej z nas się otworzy, wejdzie do światełka i zacznie współpracować właśnie z tymi pięknymi, świetlistymi siłami, tym piękniejsza będzie ta ziemia i tym szybciej się przetransformujemy wszyscy i też wtedy wspomagamy, słuchajcie, transformację wszystkich osób, które chorują teraz właśnie w tym czasie. Te choroby to ja to nazywam transformacjami bardzo silnymi, także te wszystkie transformacje będziemy w tym wspomagać, słuchajcie, więc bardzo warto. Dzisiaj skorzystamy sobie, jak widzieliście, też z archanielskich kart, tak mnie poprowadzono. Ja się bardzo słucham tutaj moich przewodników kochanych. I wyciągniemy sobie pierwszą kartę, słuchajcie, właśnie z tych archanielskich kart. Tą taką przewodnią na ten tydzień. To też jest, słuchajcie, tarot. Może Wam go jeszcze raz pokażę, jakby ktoś chciał wiedzieć, z tym, że archanielski. On jest po angielsku, ale ja Wam przetłumaczę. Tak. Więc teraz jeszcze raz proszę, moi ukochani świetliści, przewodnicy, archaniołowie ze światła, archai ze światła, aniołowie ze światła, aniołowie, archai siedmiu promieni światła, przybywajcie do tego czytania, proszę, wspomagajcie mnie, ochraniajcie mnie i to czytanie, także te kanały odbiorcze później, żeby wszyscy, którzy tego słuchają, żeby mogli to w spokojny sposób sobie wysłuchać i bardzo zrozumiały dla każdego. Bardzo proszę tutaj szczególnie wszystkie moich przewodników duchowych, świetlistych, wszystkich, którzy mogą mi pomóc tutaj w jasnym przekazywaniu, bardzo zrozumiałym przekazywaniu wszystkich informacji, które są najważniejsze dla nas na ten tydzień, tydzień 29 marca do 4 kwietnia 2021 roku. Jestem głęboko wdzięczna za tą pomoc. Bądźcie błogosławieni, ukochani moi świetliści, przewodnicy. Jestem głęboko wdzięczna, że jesteście ze mną, że mnie wspomagacie też w transformacji, której obecnie przechodzę. Jestem głęboko, głęboko, głęboko wdzięczna. Bądźcie błogosławieni, kochani. Bądźcie błogosławieni. Właśnie jeszcze słówko jedno, kochani, bo się tutaj wielu z Was martwi.
jest coraz lepiej ze mną, coraz lepiej się czuję, aczkolwiek jeszcze przechodzę transformację, bo dla mnie to, co teraz przechodzę, dotarło do mnie, że to jest potężna transformacja, ale jest coraz lepiej, coraz lepiej, także dziękuję wam serdecznie, jej, zobaczcie, jak mi się język plącze. Serdecznie dziękuję z serduszka za wsparcie, za słowa otuchy, za życzenia zdrowia. Oczywiście dla każdego ciebie, słoneczko, kwiatuszku, kochany w moim mistycznym ogrodzie, także dużo zdrowia, pięknych energii na co dzień, radości, miłości w serduszku i żeby nam się udało ten 2021 rok przetrwać w zdrowiu. No i żebyśmy weszli już ten rok 2022 z taką większą równowagą, bo czuję, że ten kolejny rok będzie już troszeczkę, słuchajcie, łagodniejszy. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądać, ale czuję, że tak pomalutku będziemy wychodzić już na prostą, jakby na spokojniejsze wody będziemy wpływać. Okej, się rozgadałam znowu, dobrze, kochane perełki, lećmy. O, zobaczcie, już mamy. Mamy 7 Rafaela, no Archanioł Rafael, fantastycznie, uwielbiam. Bardzo cały czas ten czas transformacyjny, słuchajcie, kierujcie się do Archanioła Rafaela ze światła i oczywiście Archai Zielonego Promienia, dlatego że oni bardzo wspomagają, czy to jest u ciebie katar, czy to jest ból zęba, czy może cię szczyka gdzieś w kolanie, co by to nie było, czy może masz migrenę, w uchu cię kłuje, czy nie wiem, włosy wypadają. To są wszystko rzeczy, słuchajcie, teraz transformacyjne, które się zadziewają. Proście, upraszajcie właśnie te piękne, świetliste energie zielonego, szmaragdowego promienia, dokładnie tak jak to tu wygląda, tak jak nazwałam nasz drugi poziom szmaragdowy, słuchajcie, na tym, ojejku, na kanale Mistyczny Ogród u Lili i tam dalej mamy przez Wspieraj się wchodzi na szmaragdziku, właśnie to jest ten kolor ukochany mój i tu słuchajcie, 7 Rafaela, co nam mówi? Czas podjąć, słuchajcie, decyzję, bądź pewny tego, czego pragniesz i podejmij się działania. Teraz bardzo ważny czas, by podjąć się jakiejś detoksykacji organizmu, oczyszczenia ciała fizycznego, ciała energetycznego, oczyszczenie domu, to jest świetny czas. I zobaczcie, jak tu zobaczycie na tą kartę, mam nadzieję, że widzicie. Tu właśnie widać 7 pięknych promieni światła, czyli jest tutaj Archanioł Rafael ze światła z nami, ale jednocześnie ja tu czuję cały komplet, że w tym tygodniu wyjątkowo blisko z nami jest i wspomaga nas w tych wszystkich transformacjach. Weszliśmy teraz także, słuchajcie, w kolejną jakby, nazwijmy to, porę roku. Dlaczego tak mówię, nazwijmy to? Dlatego, że to jest coś więcej, słuchajcie, dla mnie niż para roku. To jest dla mnie faza, etap też transformacji Matki Ziemi, prawda? Czyli ona się teraz budzi, więc te pierwsze momenty, kiedy się budzi, to wiadomo, że to potrafi być też troszeczkę bolesne. Stąd na przykład mówi się, że przychodzi wiosna, to przesilenie, tak to nazywamy, wiosenne, potrafi też tam dać się troszeczkę nam w kość, prawda, na różne sposoby fizycznie na przykład, niektórzy czują pogodę, inni na przykład psychicznie troszkę słabiej, niektórzy właśnie fizycznie coś tam się dzieje w ciele, także bardzo, słuchajcie, czuję, żeby wam też pokazać, mam tutaj takie cudowne karty, codziennie sobie wyciągam jedną i dzisiaj wyjęłam kartę, która mówi, przeczytam wam może, bo czuję, że to dla nas wszystkich jest. Poddanie się. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. I tu słuchajcie, czuję, żeby nam to troszeczkę rozwinąć, dlatego że to się bardzo łączy z tą kartą. Ból w ciele, czy cokolwiek, co się dzieje w ciele, czy cokolwiek, co się z nami zadziewa, na przykład osłabienie, jeżeli będziemy się temu sprzeciwiać i próbować na siłę robić różne rzeczy, które nasze ciało na przykład w tym momencie nie jest na to przygotowane, bo musi odpocząć, bo coś tam, prawda, się dzieje w nim i potrzebuje troszeczkę czasu, żeby to przepracować, zregenerować, albo nagle jesteś w domu i nagle czujesz po prostu, że musisz się przespać 10 minut. Pozwól sobie na to, jeśli tylko masz możliwość, dlatego że to jest właśnie to poddanie się, to jest to, o co oni proszą. Nie opieraj się temu, co się zadziewa. Pozwól sobie na to.
To jest taka forma ukochania siebie, docenienia siebie, uszanowania siebie. To jest teraz bardzo ważne. Poproś anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych, rutyny, by twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia. Odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze, ale to zawsze wspierają cię i będą cię wspierać. I afirmacja na dziś, słuchajcie, poddaje się nurtowi życia, ale ja czuję, że to jest afirmacja na cały ten tydzień. Poddaje się nurtowi życia. Może ja to spróbuję jakoś tu postawić. Może będzie troszeczkę widać. Dlatego, że bardzo czuję, że to jest właśnie dla nas wszystkich na ten tydzień, żeby pozwolić sobie na to, żeby się nie upierać właśnie, bo ja muszę to, muszę tamto. No to jest typowe moje, słuchajcie, ja tak bardzo często, przecież ja muszę to, muszę zrobić jeszcze tamto, tu muszę, tam muszę. No ale co, no przychodzi taki moment, kiedy po prostu ścina człowieka i co, te wszystkie muszę nagle się rozpływają w powietrzu, bo ciało nie pozwala na to, prawda? Więc ja upraszam każdego ciebie, nie czekaj, aż twoje ciało zmusi cię do tego, żeby odpocząć. Jeżeli czujesz pierwsze oznaki, pozwól sobie na to, bo później to się będzie przedłużać, słuchaj. Jeżeli nie ustąpisz, jakby twoje ego nie ustąpi, prawda, ciało, bo to ego się sprzeciwa, słuchajcie, to ono nam wymyśla, że to musimy cuda, to, tamto, wszystko musimy, prawda, to wszystko jest, słuchajcie, kwestia naszego ego, ale nasze ciało fizyczne jest jedynym możliwym pojazdem jakby na czas bycia na ziemi, więc powinniśmy je po prostu uszanować, ukochać, umiłować, cenić ponad wszystko. Znaczy, no ponad wszystko może przesadzam tutaj, ale bardzo wysoko cenić, aby nosiło nas jak najdłużej, aby móc właśnie pomagać innym, aby móc doświadczać życia, aby móc odczuwać, aby móc rozwijać się, aby móc tu być, żebyśmy mogli tu być wszyscy, słuchajcie, w tym mistycznym ogrodzie, to musimy żyć, a żebyśmy mogli żyć, musimy być zdrowi, więc dbajmy o siebie. Jejuś, jak ja to czuję intensywnie, słuchajcie, ja bym was cały czas teraz codziennie, dbaj o siebie, zadbaj o dietę. Palisz, no to zastanów się dobrze, co robisz paląc na przykład, co sobie robisz, prawda? Już nie mówiąc, że swoim bliskim, osobom, które są wokół ciebie. Na przykład sięgasz za często po alkohol, też zastanów się, co sobie robisz. Za często sięgasz po jakieś leki, jakieś suplementy. Słuchajcie, suplementy diety wcale nie są zdrowe. To jest coś, co w ogóle nie podlega, nie wiem, czy wiedzieliście, za bardzo badaniom. Ja mam taką koleżankę, która pracuje właśnie, no, zna się na tych tematach, może tak powiem, i ona mi kiedyś powiedziała: Lili, nie kupuj tego, to jest zabójstwo bardzo często, bo to ci pomoże na jedną rzecz, a zaszkodzi na 10 innych. Słuchajcie, wiedzieliście o tym, że bardzo często oni jako te takie utwardzacze, na przykład jakichś tam tabletek, stosują też coś, co można by nazwać cementem, słuchajcie, wyobrażacie sobie. Tam są takie rzeczy niestworzone w tych tabletkach, że to głowa mała. I ona mi właśnie mówi: zostaw, odpuść to, nie bierz takich rzeczy. Dieta, słuchajcie, najważniejsze jest dieta. Pamiętajcie, suplementy diety to nie są leki. Ja nie mówię o lekach, ja mówię o tych wszystkich rzeczach, które mają nam uratować włosy, paznokcie, nie wiem, na paznokcie, na włosy, na oczy, na uszy. Nagle skóra będzie po prostu wow, nie wiadomo jaka. To wszystko to są właśnie suplementy i ja jakoś bardzo czuję, uważajcie na to, słuchajcie, uważaj, co wkładasz do buzi, bo teraz bardzo trzeba mieć głowę na karku, żeby uważać. I jeszcze cukier, też tak to czuję, słuchajcie, to jest kosmos, ale czuję, zobaczcie, anielski przekaz, a ja wam dietetyczne jakieś porady. Ale to idzie z channelingu, słuchajcie, dla nas wszystkich. Ogranicz cukier. Pamiętaj, że cukier jest praktycznie w każdym jednym produkcie. Praktycznie nie ma produktów za wielu, oczywiście oprócz tych, które faktycznie
nie potrzebują cukru, a tym bardziej uważajcie, poczytajcie sobie na tych sokach na przykład, gdzie pisze, że nie ma cukru. Zobaczcie, ile tam jest cukru w porównaniu do tych soków, gdzie ten cukier jest formalnie, jakby oficjalnie, tak? Więc czytajcie etykiety, sprawdzajcie, co jecie, co pijecie. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlatego, że transformując się, przechodząc właśnie na te wyższe wibracje, my będziemy także musieli dokonać bardzo wielu zmian pod względem właśnie tego, co spożywamy, co pijemy, jak traktujemy swoje ciało, i to nie będzie dla nas jakby do wyboru, słuchajcie, że my możemy to zrobić albo nie. To będzie raczej musik taki, będzie nas to przymuszało, bo jeżeli po prostu nie będziemy dbać, to będą problemy zdrowotne coraz większe, więc wcześniej czy później i tak zaczniesz dbać, bo będziesz woleć zacząć dbać, niż borykać się z czymś tam, prawda? Więc tak to tu wygląda. Bardzo silnie to czuję, słuchajcie, niesamowity przekaz, aż się cała spociłam mówiąc o tym, ale to było ważne bardzo dla nas, czuję, i jestem głęboko wdzięczna za ten przekaz, że do nas dotarł. Ja biorę sobie do serduszka, oczywiście każdy z nas zrobi, co będzie czuł. Ja głęboko upraszam, żebyśmy wszyscy potrafili jak najmądrzej podchodzić do siebie, ukochać siebie właśnie, uszanować swoje ciało, swoją energię, żeby nasze każde ciało, żeby dla nas ciało było jak świątynia, słuchajcie, jak sanktuarium, bo przecież tak to powinno być, prawda? Dobrze, dobrze, kochani, jeszcze czuję, żeby raz oczyścić. Cudownie. Jeszcze raz zachęcam, zobaczcie sobie, kochani, wrzucę tego linka na dole, bardzo też czuję, że to jest bardzo ważne, taki horoskop anielski, słuchajcie, na następne 3 miesiące bezterminowy, czuję, że tam mnóstwo informacji dla naszego mistycznego ogrodu, dla wszystkich oglądających jest. I żebyśmy to sobie zobaczyli. Także czuję, że te 3 miesiące najbliższe są bardzo ważne. Dlatego chyba też zrobiłam te kwartalniki, słuchajcie, horoskopy, kwartalniki na miesiące marzec, kwiecień, maj. Tak mnie też poprowadzili, ale to są już normalne horoskop na tarocie, ale też kto ma ochotę, zachęcam serdecznie. Dobra, zobaczmy tutaj, zobaczcie, znowu ziemia, dwójka powietrza, oj, będzie decyzja bardzo poważna do podjęcia. Będzie trzeba przemyśleć rzeczy i zostawić ze sobą to, co przestało służyć. Zobaczcie, tak naprawdę zobaczcie, jak to jest niesamowite, bo to jest właściwie wszystko to, co ja już powiedziałam. Na pewno musimy podjąć decyzję, zastanowić się, co szkodzi, co przeszkadza, co sprawia, że gdzieś jest problem, na przykład w ciele, bo miecze dla mnie to są bóle. To są różnego rodzaju bóle, które się pojawiają. To jest dwójka, czyli szczególnie w tych organach, które są podwójne, prawda? Łącznie tam nogi, ręce też, bo to też podwójnie mamy. I bardzo tutaj czuję, słuchajcie, że ktoś z was właśnie cierpi na jakiś taki ból chroniczny, bym powiedziała. Natomiast czuję, że możesz wyleczyć się z tego. I to... To oczywiście nie nastąpi natychmiast, może ja to mówię do jednej osoby, to jest niesamowite, słuchajcie, ale bardzo czuję Archanioła Rafaela tu ze światła właśnie, czyli naszego lekarza energetycznego, prawda? Czyli kieruje się do kogoś tutaj, może do jednej osoby, Archanioł Rafael ze światła, możesz poradzić sobie z tym, ale musisz odstawić pewne rzeczy, czyli coś z diety szkodzi tobie i to czasem, słuchajcie, to w ogóle ciężko jest połączyć. Zastanów się, co jesz, co jest toksycznego albo co może wpływać negatywnie na ciało, co wiesz na przykład, albo dołóż do swojej diety rzeczy, które pomagają, które są jakieś przeciwbakteryjne, które pomagają utrzymywać właściwą florę bakteryjną w ciele. Ja czuję, że ten ból tutaj jest niezdiagnozowany, bo on jest jakby efektem czegoś, co jest ciężkie do zdiagnozowania, a wynika z diety. Tak tu czuję, słuchajcie, dla kogoś. I teraz wróćmy do czytanka. To było niesamowite, to było bardzo silne i dla kogoś. Słuchajcie, mamy pazia ziemi.
Więc generalnie dobre wieści w tym tygodniu. Ja tak czuję tutaj, że jeżeli ktoś właśnie miał jakieś problemy, ma jakieś problemy ze zdrowiem, i tu bardzo czuję te bóle, jakieś bóle takie może w stawach, też takie w mięśniach, takie typowo grypowe na przykład bóle, tak? To tu paź ziemi nam pokazuje i to 7 Rafaela, że właśnie zobaczcie, czas podjąć decyzję, prawda? Nowa rzecz do nauczenia się. Potrzeba detoksykacji. Zobaczcie, jak to się wszystko łączy. Często właśnie zatoksycznienie organizmu wątroby też sprawia takie bóle, słuchajcie, w ciele, w kościach, w mięśniach. Także czuję, że tutaj w tym tygodniu będziemy się oczyszczać, słuchajcie. I to jest mega, mega ważne dla nas. Natomiast każdy z nas mamy też dziewiątkę, zakończenie, tak? Natomiast każdy z nas, co chcę powiedzieć, musi się zastanowić. Stąd mamy pustelnika. Przemyśleć, poddać się refleksji, prawda? Spędzić czas właśnie na medytacji w ciszy, odkryć siebie, odkryć właśnie, wejść w siebie, wsłuchać się w swoje ciało. Ja tutaj bardzo czuję, słuchaj swojego ciała, słuchaj, co do ciebie mówi, czego pragnie, czego nie chce, prawda? I tu nie mówię o łaknieniu, bo często tak jest, że mamy takie łaknienie, żebyśmy wszyscy zjedli, wszystko zjedli, prawda? Całą lodówkę najlepiej. Chodzi to o takie mądre rzeczy, które nam ciało podpowiada, żeby robić. I mamy piątkę wody, czyli cały czas czuję, zobaczcie, wokół Archanioła Rafaela ze światła, co przewodnia energia na ten tydzień. Zostaw za sobą to, co przestało tobie służyć, bo piątka wody to jeszcze nie jest ósemka, to co właśnie typowo mówi zostaw za sobą, ale piątka to jest zmiana, słuchajcie, to jest zmiana. Każda zmiana jest dobra pod warunkiem, że się jej dokona, prawda? A tutaj jest pokazane, podejmij się tej akcji, rusz się. Nie czekaj, aż się samo zadzieje, bo się samo nie zadzieje. Natomiast wielu z was tu powie, a to mnie nie dotyczy. W tej karcie to widzę, dwójka powietrza. Jeżeli to tak mówisz, to możesz być pewny czy pewna, że ciebie to dotyczy właśnie. Dlatego, że to jest iluzja. Dwójka powietrza to jest coś, czego nie widzimy i to jest takie zblokowanie się. Normalnie na karcie Tarota jest pani, która otrzyma dwa miecze skrzyżowane, czyli udawanie, że nie ma problemu, niemożność lub niechęć do podjęcia decyzji, impas, czyli zatrzymanie. Jak jest zatrzymanie, to też się nic nie dzieje, prawda? Nie idzie nic do przodu, jakaś stagnacja. Więc tutaj dobrze się zastanówmy, kochani, każdy niech się zastanowi, ale otwarcie, czy to mnie dotyczy i w którym obszarze. Może nawet ja bym nie pytała, czy to mnie dotyczy, bo jak to idzie, słuchajcie, na publikę, to na pewno nas dotyczy wszystkich, każdego z nas, mnie oczywiście także. I słuchajcie, zastanowić się teraz, co ja sobie robię jeszcze, jak ja sobie szkodzę, co muszę wyeliminować, albo co muszę wprowadzić do mojego życia, jak zadbać, prawda, o to wszystko. Tak, jeżeli chodzi o takie fizyczne rzeczy, to chyba tyle czuję z ciała. Bardzo w tym tygodniu będziemy pracować, słuchajcie. Może też troszkę ruchu, może też troszkę sportu, jeżeli ktoś ma możliwość wyjścia na powietrze, na pewno świeże powietrze, czyli tu też trzeba tego pilnować. Natomiast ta piątka wody też mnie jeszcze przyciąga, słuchajcie. Czuję, że w tym tygodniu sprawy mogą nie iść do końca po naszej myśli. Ja nie mówię o wszystkich sprawach, ale o jakichś sprawach związanych, powiedziałabym, gdzieś z czymś, co jest związane z emocjami naszymi. Czyli to coś, co się okaże, że troszeczkę inne są efekty, rezultaty, jakich tu się spodziewaliśmy, sprawi gdzieś jakiś emocjonalny smutek. I tu chodzi też o to, słuchajcie, poddaj się temu, prawda? Poddaj się, pamiętacie, poddaje się nurtowi życia. Bo pamiętajcie, że wszystko, co się zadziewa się po coś, to się zadziewa po coś. Czyli my może nie rozumiemy na przykład, dlaczego to coś nie wychodzi nam w tym momencie, dlaczego tu się to nie udało, prawda? Dlaczego to się zakończyło, na przykład jakaś relacja, cokolwiek, co się w tym tygodniu zadzieje. Dlaczego to wyszło, dlaczego to przyszło, dlaczego to się tak stało, ale tu bardzo czuję, dlaczego to odeszło, dlaczego to się zakończyło. I tu bardzo czuję, słuchajcie, by znowu poddać się temu, pozwolić, żeby wszystko płynęło, bardziej, żebyśmy byli tak jak ten pustelnik, obserwatorami. On się przygląda, słuchajcie, on nie uczestniczy, on jest troszkę wycofany jakby i patrzy na to wszystko, prawda? Jednocześnie zobaczcie, on się odwraca tyłem do tej piątki wody, czyli zostawia za sobą wszystko, co zakończyło się.
Zobaczcie, na tej karcie pięknie to wygląda. Są trzy kielichy, które są przewrócone, wylało się wszystko, ale tu stoją, zobaczcie, jakie przepiękne dwa. Natomiast on nie widzi tego, widzicie, bo się odwraca od tego. To on to ma za plecami, więc jeżeli nawet coś tutaj tobie nie wyszło, nie wychodzi w tym tygodniu, to pamiętaj, że zawsze są inne możliwości. Czyli tu nas namawiają, poszukuj możliwości, poszukuj otwartych drzwi. Poszukuj innych dla ciebie opcji w tym temacie, no bo tutaj każdy, ja tu czuję mnóstwo różnych historii, nie będę tego wymieniać, każdy niech tam pod siebie podciągnie. I słuchajcie, przeczytam tutaj, sprawy nie idą w kierunku, którego oczekiwałeś, ale też nie dostrzegasz pozytywnych aspektów tej sytuacji. Płacz nad rozlanym mlekiem. No ja mówię zawsze, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba się otrząsnąć i zastanowić się właśnie, jakie mam możliwości, a możliwości mamy, słuchajcie, zobaczcie, jak piękne, to nam tu pokazują. Siódemka, słuchajcie, cyfra 7 dla mnie to jest cyfra mistyczna, czyli łącznie zresztą z pustelnikiem, ja mam wrażenie i tak czuję, że w tym tygodniu wyjątkowo... właśnie szczególnie ten promień zielony, czyli Archanioł Rafael ze światła Archai zielonego promienia upraszają nas. Wejdźcie, jakby żebyśmy weszli troszkę głębiej w siebie, prawda, żebyśmy się poczuli bardziej, żebyśmy pomedytowali, troszeczkę odpoczęli w ciszy. Zobaczcie, jaki tu jest piękny zielony zakątek. Dla mnie to jest też zachęta, wyjdź do zieleni, wyjdź na zewnątrz, jak tylko masz możliwość, złap troszeczkę uziemienia, bo słuchajcie, dotykanie ziemi, trawy, drzew, krzaków, co by nie było, słuchajcie, nawet śniegu, to sprawia, że my lądujemy w tu i teraz, że się uziemiamy, prawda? Szczególnie czuję na ten tydzień kolor zielony, żebyśmy nosili kolor fioletowy, jak ktoś ma niebieski, ale z takim niebieski bardziej turkusowy bym powiedziała, bo typowy niebieski to czasem jest taki melancholijny, żebyśmy gdzieś tą melancholię nie popadli za bardzo. I tu słuchajcie, bardzo czuję ta dwójka powietrza. Uwaga na ego w tym tygodniu na pewno, bo ono, no jak to ego, ono lubi sobie pogadać, ono lubi podyskutować, ono lubi pomądrkować. Uważajmy, żeby nas nie zwodziło, bo chodzi o to po prostu, by... dokonywać właściwych wyborów, by podejmować właściwe decyzje, prawda? Takie serca wynikające z głębokiej potrzeby, a nie tylko dlatego, że tam racjonalnie coś ego podrzuca, albo co gorsza, lęk i strach, słuchajcie, bo to tu też jest pod tą kartą lęk i strach. Jeżeli chodzi o jakieś finansowe sprawy, słuchajcie, to tak, jakieś dobre wiadomości w kwestiach finansowych będą w tym tygodniu dla nas. Natomiast łączy się to, bo paść ziemi to jest, słuchajcie, jak paść pentakli, to jest ktoś, kto otrzymuje jakieś wiadomości dobre, jakieś wieści, albo przekazuje te wieści, ale jednocześnie pod tymi wieściami jakby kryje się coś, jakaś teoria, którą trzeba wprowadzić do praktyki, prawda? Czyli czegoś tu się będzie trzeba jeszcze nauczyć i to wprowadzić do praktyki, żeby w ten sposób usprawnić sobie jakby swoje życie, jakieś tam sytuacje, prawda, czy relacje na przykład. I znowu uwaga na takie blokowanie się, pamiętajcie, dwójka, zobaczcie, tu jest ten X, takie blokowanie się, że nie, nie, to mnie nie dotyczy. Dlatego, że im bardziej się blokujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że ciebie to dotyczy. I jeżeli, oczywiście każdy z nas może się dalej blokować, bo to każdy z nas ma wolną wolę, ale kwestia tego rodzaju, że jak się będziesz blokować, to przejdzie ci coś przed nosem, czego nie zauważysz, bo ta piątka wody też to jest taka karta, która mówi o tym, że gdzieś tam siedzimy właśnie w tych smutkach, w tych żalach, coś się zadziało niewłaściwie, tak nie tak jak chcieliśmy. I to rozpamiętujemy, natomiast tu stoją dwa kielichy i tego nie widać, czyli to jest takie troszeczkę tu płacz nad czymś, ale jednocześnie jakaś okazja przechodzi przed nosem, prawda? Bardzo cierpliwość w tym tygodniu będzie potrzebna dla nas i słuchajcie, jeżeli tu finansowo ktoś bardzo zależy ci na jakichś informacjach, to tak, paść ziemi to jest bardzo dobra informacja, jeżeli chodzi o początkowe etapy nowych przedsięwzięć, nowych
jak to powiedzieć, możliwości, może coś przyjść, może jakaś oferta przyjść, prawda? Coś, co z czasem przyniesie sukces, ale oczywiście będzie trzeba tu włożyć bardzo dużo pracy, bo pentakle to jest praca po prostu do wykonania. I tu na swój sposób też mamy te pentakle, z tym, że to jest 7 Rafaela, to jest troszkę inna forma, ale też tutaj jest pokazane, słuchajcie, 7, czyli 7 to jest taka cyfra, która mówi. Popatrz na to, czym się zajmujesz, czy to jest to, co chcesz robić, czy to jest twoje, czy to ci daje wystarczające efekty finansowe na przykład, czy może jednak warto byłoby tu przemyśleć jeszcze, zostawić za sobą to, co tutaj nie służy do końca, prawda? Odrzucić blokady ego, strach, lęk i wyjść z tej strefy komfortu i coś zmienić, coś nowego wprowadzić. I właśnie ten paść, to jest taka świeżość, słuchajcie, ten paść to jest taka świeżość, która wchodzi w te stare struktury na przykład, albo na przykład poczujesz, żeby coś zacząć nowego, albo poczujesz, żeby coś przetransformować, coś zmienić. I tu też znowu, uwaga, żeby się nie poddawać lękowi, strachowi, żeby nie pozwalać, żeby lęk, strach odbierał możliwości nam właśnie odniesienia jakiegoś sukcesu. Natomiast jeżeli czekasz na jakieś owoce swojej pracy, to tutaj to jeszcze nie jest ten tydzień, żeby zbierać owoce. Dlatego, że gdybyśmy tutaj mieli siódemkę pentakli, to jest karta, która mówi, no żniwa już niedługo, ale jeszcze musisz troszeczkę zaczekać. Cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Nie wiem czemu zobaczyłam drzewko bonsai. O, już wiem. Oni mi pokazują, że nie wiem, ilu z Was ma świadomość i zna drzewka bonsai, ale żeby stworzyć drzewko bonsai i żeby ono było piękne, to jest mnóstwo cierpliwości, mnóstwo pracy i takiej precyzyjnej pracy, którą trzeba wykonać, i miłości, którą trzeba otoczyć, ilości energii, poświęcenia, prawda, żeby to było takie, jak pragniemy. Czyli tu mam wrażenie, że oni nam mówią. Idź dalej, idziesz w dobrą stronę, rób to, co robisz, uważaj na ego, żeby ciebie tam nie odciągało od twojej ścieżki, żeby cię w lęk nie wpędzało. Ucz się dalej, prawda? Pracuj wytrwale, przemyśliwuj rzeczy, zastanawiaj się, czy to jest dobry kierunek i zostawiaj po prostu to, co przestało służyć. Zostawiaj ze sobą, nie rozpamiętuj, nie rozżalaj się. Szczególnie tutaj wiele osób, to słuchajcie, piątka wody. Ja mam wrażenie, że ta karta dokładnie mówi o naszym roku 2021, bo z kim bym nie rozmawiała, to każdy tak. Ojejku, no już myślałem, że w tym roku będzie lepiej, a tu co? Płacz nad rozlanym mlekiem, prawda? Słuchajcie, piątka zawsze jest zwariowana i tu nie ma szans, żeby w tym roku była równowaga. Tu musimy właśnie poddać się temu, pozwolić, żeby to płynęło, poddaj się nurtowi życia, prawda? Działać sobie, pracować, dbać o siebie, traktuj siebie dobrze, traktuj innych dobrze, traktuj siebie tak, jak chcesz, żeby inni ciebie traktowali, traktuj tak też innych i nie pozwalaj też, żeby inni ciebie traktowali inaczej, jak właśnie dokładnie tak, jak sam pragniesz być traktowany przez innych. Rozumiecie? Po prostu trzymanie tutaj takiego poziomu. Bardzo tutaj czuję, że w tym tygodniu będą i są już, czuję, aktywni aniołowie w ludzkiej postaci. 27, i tu zobaczcie, jakbyśmy zobaczyli przez 9, zobaczcie, 2, 7, 9, 27 przez 9, niesamowite. I oni będą wprowadzać właśnie piątkę, czyli różnice, będą nam pomagać zmieniać. Czyli jeżeli tylko otwierasz się właśnie na to, żeby coś się zmieniło, pragniesz, żeby coś się zmieniło w Twoim życiu, w jakimkolwiek tam obszarze, upraszaj właśnie świetliste siły anielskie, archanielskie, archaj, żeby przybywały do Twojego życia. Jeżeli nie wiesz, który archanioł czy archaj, to po prostu poproś 7 promieni światła, żeby przybyło. Zobaczcie, 7 promieni światła, prawda? Tych 7 kolorów. Tylko zawsze mówcie światła, 7 promieni światła i ten po prostu promyczek ukochany, który akurat w tym momencie może pomóc. Niech działa w moim życiu, prawda? Ufam Tobie bezgranicznie, aniołowie, archaj, ze światła ufam Wam bezgranicznie, poddaję się Wam, prawda? Pod Wasze prowadzenie, ochraniajcie, prowadźcie, przewódźcie, pomagajcie, podpowiadajcie. Jestem głęboko wdzięczna, bądźcie błogosławieni. To jest moja formuła, którą powtarzam, słuchajcie, nawet w środku nocy, jak się przebudzę. I coś mi się tam już ego, już coś zaczyna pleść, jakieś głupie historie, bo ego to często plecie głupie historie, prawda? Wymyśla,
rzucam to hasło i słuchajcie, powtarzam, powtarzam, aż zasnę na nowo. Polecam każdemu, naprawdę dużo spokojniej można noc przetrwać. Co jeszcze? Jeśli tutaj ktoś z Was pragnie nowego uczucia, nowej osoby w życiu, no czuję, że tutaj będą się pojawiać te osoby, słuchajcie, nowe, szczególnie, że mamy tu pazia ziemi, czyli coś nowego, nowe wiadomości, właśnie jakieś zaproszenia. Aczkolwiek mam wrażenie, że wielu z nas to będzie troszeczkę stresu jednocześnie przynosiło. Może ze względu na tego COVID-a, na to wszystko. To tu jest podpowiedź, nie spiesz się. Jeżeli nie czujesz tego w tym momencie, nie wychodź. Rozmawiaj z tą osobą. Tutaj wcale to się nie kłóci z tym, by podtrzymywać komunikację, rozmawiać, powiedzieć, no tam przeczekajmy te 2 czy 3 tygodnie, miesiąc, ile tam kto, prawda, jest w stanie. Jeżeli to jest zupełnie nowa osoba, a nie czujesz się pewnie po prostu, ale chodzi o to, słuchajcie, żeby dać temu szansę, żeby tego nie odcinać, ciach, bo ktoś przyszedł, nie mogę się spotkać, no to trudno, prawda? Nie, a może porozmawiajmy, może tu trzeba coś energetycznie na przykład, może coś się dowiesz od tej osoby, może ty coś przekażesz tej osobie. Takie relacje są fajne, nawet jeśli trwają, słuchajcie, 2 godziny albo 1 dzień, prawda, żeby po prostu o czymś porozmawiać. Jeżeli natomiast jesteś w związku stałym, jeszcze tutaj czuję, żeby powiedzieć, to czuję, że w tym tygodniu wyjątkowa praca tutaj dla wszystkich związkowców do wykonania, bo czuję tu jakiś opór właśnie. Opór, który wyzwala i wywołuje jakiś stres, jakieś napięcie, może też jakieś sprzeczki, kłótnie. I później właśnie taki żal, takie pretensje jeden do drugiego, smutek, prawda, rozczarowanie. I teraz kwestia zastanowienia, słuchajcie, tak usiąść samemu i się zastanowić, czy ja czasem nie wywołuję w moim partnerze czy w mojej partnerce, prawda, takich sytuacji, takich rzeczy, które prowadzą nas później do jakichś sprzeczek, kłótni. No też tak czuję, że nam tu podpowiadają. I to nie chodzi tylko o romantyczne relacje, słuchajcie, w każdej relacji tak samo może to zadziałać, prawda? Jej, już niesamowity przekaz, powiem Wam dzisiaj, nawet nie wiem, ile ja już tu gadam, chyba długo. Dobrze, zróbmy sobie jeszcze czytanko. Zróbmy sobie oczywiście czytanie, wybierz kartę. Widzicie, jak ja jeszcze przycinam się po prostu, ale już jest dużo lepiej, dużo, dużo lepiej. Czuję, żeby nam wziąć po anielskiej karcie jeszcze. O, dobrze, 2, ok. Tak ma być, tak czuję. I jeszcze tutaj czuję też bardzo dużo dzisiaj czuję tych właśnie 7 promieni archaniołów, archai. Wszystkich 7 promieni, ja mam wrażenie, że tu wszyscy są z nami, tak czuję i aż mi jest gorąco po prostu, bo mam takie poczucie, jakby tu było pełno w tym moim pokoju, słuchajcie. Pokój ma może z 16 metrów kwadratowych, a czuję, że tu jest po prostu gęsto, tak. Ale bardzo przyjemnie jednocześnie, bo to są siły anielskie, archanielskie ze światełka właśnie, więc fantastycznie. I słuchajcie, właśnie dziwiłam się, że nie brałam żadnych innych kart, a tu czuję, że faktycznie mamy się skupić na tych kartach słodziaszczych jeszcze. No to niech tak jest. Dobrze, mamy jedną i drugą. Jedną i drugą. Jedną, o i tu nam wychodzi, i drugą. A jeszcze czuję, że dla nas wszystkich coś tu jeszcze jest. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Nie wiem, gdzie to dać. Tu dam może. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Taki przekaz jeszcze dla nas wszystkich na ten tydzień. 29 marca, 4 kwiecień. Dobrze, kochani. Teraz mamy pierwszy, drugi, trzeci stosik. Wybierzcie sobie. Ja się łyczka napiję. Tak. Odkładamy na razie te 2. Jeżeli wybrałeś jedyneczkę, to mi się bardzo łączy z paziem ziemi. Jakiś nowy początek dla Ciebie. Coś się będzie tutaj jeszcze zadziewało, rozpoczynało może, utrwalało. Oj. Nie, to może tak dam. Tak, i to już zobaczcie. No ale ja to tak czuję, to idę zawsze intuicyjnie. Więc tak, mamy pazia Ariela. Ariel jest związany, słuchajcie, bezpośrednio z pieniędzmi, dlatego czułam, że tutaj właśnie o coś chodzi.
Jeżeli masz jakieś problemy finansowe i kłopoczysz się tutaj, borykasz się w tym momencie z tym tematem, to tu jest pokazane, słuchajcie, bo tak, mamy pazie ziemi, jakaś nowa oferta, nowe możliwości, tylko pamiętaj i zwróć uwagę, żebyś zauważył te nowe możliwości, odważ się zdobywać nowe doświadczenia, żeby ci to przed nosem nie przeleciało. I paź Ariela, Archanioł Ariel ze światła, to jest archanioł, do którego się możemy zwracać, pierwiastek żeński, do którego się możemy zwracać o pomoc właśnie finansową, kiedy są jakieś problemy tam natury finansowej w życiu. Także zwracajcie się, słuchajcie, pamiętajcie, żeby zawsze podkreślić ze światła, tak? Świetlisty Ariel. Jakaś niezwykła możliwość będzie ci zaoferowana. Coś też związanego z nauką, z edukacją, z doszkoleniem. Właśnie tak tu czułam, słuchajcie, że coś, właśnie tak jak mówiłam przedtem, że coś z teorii będzie trzeba wprowadzić do praktyki, czyli będzie możliwość, szansa na to, by przyjdzie coś, gdzieś jakieś może szkolenie, douczenie, może jakaś możliwość, która otworzy ci jakieś drzwi. I tutaj na końcu mamy jeszcze czas wziąć się do pracy. I tu mamy myśl pozytywnie, uwierz w siebie. No myśl pozytywnie to zdecydowanie, pamiętajcie kochani, że wszystko, co myślimy, co mówimy, co w emocjach mamy, prawda, i wysyłamy w świat, to do nas wraca. Czyli to jest prawo przyciągania, czyli będziesz myśleć pozytywnie, przyciągniesz pozytywne rezultaty. Będziesz myśleć negatywnie, przyciągniesz więcej tych negatywnych rzeczy, więc to nie warto, prawda? Uwierz w siebie. I tutaj czuję, że jacyś z was właśnie te dary duchowe mają, to co mówiłam na początku, do zaoferowania światu. Bardzo to czuję. Czwórka ognia, słuchajcie. Zadowolenie, spokój, obfitość, szczęśliwe życie rodzinne, projekt zakończony sukcesem. I słuchajcie, właśnie ja tutaj widzę taką historię. Jeżeli jedyneczko weźmiesz się do pracy, podszkolisz się w jakimś temacie, odważysz się, by zdobywać nowe doświadczenia, będziesz myśleć pozytywnie, uwierzysz w siebie, postawisz na to coś, to czwórka była, słuchajcie, czwórka ognia to jest naprawdę piękna karta, która daje możliwości, daje stabilizację też i finansową, więc sukces po całości, spokój, wyciszenie, jeżeli tam coś się zadziewało, to gdzieś to się wszystko będzie już układało pomalutku, ale zdecydowanie coś nowego idzie. Coś nowego do ciebie idzie i to bardzo czuję związanego z sprawy zawodowe, pieniądze, finanse, nauka, edukacja właśnie. Coś związanego z inteligencją też, z rozwojem, kompetencjami, jejuś, z poszerzaniem swoich możliwości zawodowych na przykład, zdolności, umiejętności i tak dalej. Bardzo tu czuję. Odważ się. Jeżeli coś takiego do ciebie przyjdzie, po prostu się odważ i zrób to, bo tutaj lęk, strach, oczywiście, że będzie w tle, ale to nic. Odważ się, pozwól sobie, bo bardzo dobre karty tutaj masz. Dobrze, kochani, czyli to jedyneczka, teraz dwójeczka. Zobaczymy. Tu mamy trzy karty nam wypadły i ciekawe, bo mamy aż trzech, słuchajcie, archaniołów. Archanioł Ariel, niesamowite. Karta siły 11, 20 od nowa, archanioł Jeremiel i królowa Gabriela, czyli archanioł Gabriel nam się tutaj pojawia. Idźmy po kolei. Archanioł Ariel to jest archanioł związany z ziemskimi sprawami, z finansowymi sprawami, więc jeśli masz jakieś problemy finansowe, jedenastka, czyli gdzieś brak równowagi finansowej, to zwracaj się właśnie do świetlistego Archanioła Ariela o pomoc właśnie w tych finansach, żeby się to uregulowało, żebyś na przykład nie masz na jakieś rachunki, to poproś na przykład, żeby, tylko musisz, widzisz, zawierzyć, musisz się poddać temu, później musisz to zawierzyć, że to otrzymasz. I Archanioł Ariel to jest pierwiastek właśnie żeński, archanielski i pomoże ci. Mi zawsze pomagała, słuchajcie, kiedy były jakieś problemy. I tu też mamy tęczę, słuchajcie, czyli te siedem promieni, prawda? To dokładnie, co nam się pojawiło na ten tydzień. Wielka wewnętrzna siła, odrzucenie osądzania innych, przebaczenie i współczucie. Czyli tu ewidentnie widzę, związane jest to z piątką wody,
U ciebie dwójeczko, no i dwójeczka, czyli gdzieś intelekt, ego ciebie blokuje, że nie widzisz, bo to też jest taka iluzja na intelekcie, czyli gdzieś nie widzisz, że blokujesz się niepotrzebnie zupełnie na jakimś, jakichś problemach z przyszłości, może jakiś właśnie brak wybaczenia, tak jak tutaj mamy, może jakieś osądzanie. Brak współczucia dla kogoś, może dla siebie, może to chodzi o ciebie. Bo słuchajcie, najgorszą karmę, jaką możemy zebrać, to jest, kiedy najgorzej siebie traktujemy, źle siebie traktujemy, negatywnie siebie traktujemy. Nikt tego nam nie mówił, prawda, wcześniej, natomiast to, że się wynosi nad niebiosa wszystkich innych, zawsze się z ręką, znaczy na ręce masz serduszko, tak, prawda, wychodzisz do tych ludzi z tym serduszkiem. A mówisz, a dalej mi w życiu ciężko. No bo jak traktujesz siebie? Czy traktujesz siebie w tym wszystkim dobrze? I to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Jakieś tutaj, jakieś olśnienie w tym tygodniu, bo od nowa to jest też sąd ostateczny, czyli właśnie jakieś olśnienie, jakieś zrozumienie, jakieś poszerzenie perspektywy, poszerzenie zrozumienia. Ponowna analiza, ocena, korzystna ocena faktów, czas pójść w nowym kierunku. Czyli zdecydowanie będzie trzeba tutaj tobie coś zmienić. I mamy królową Gabriela. Oj, muszę podnieść, bo mi świeci bardzo. I tu słuchajcie, mamy taką piękną informację. W tym momencie możesz wszystko zrobić. Idź w tym kierunku, idź tam, gdzie chcesz pójść. Zdobywaj to, czego pragniesz. Jesteś w stanie teraz przyciągać ludzi, przyciągasz teraz ludzi, którzy będą tobie pomagać w tym. Fantastycznie. Ciesz się chwilą i żyj własnym życiem. No właśnie, kochani, to takie nasze życie, życiem innych ludzi, to jest takie troszkę udawanie, że się żyje, bo nawet na grupie zamkniętej na Facebooku wstawiłam taki cytat, chyba dzisiaj albo wczoraj. Jak ktoś ma ochotę, Mistrzny Ogród u Lilii, dopisek społeczność na Facebooku, zapraszam serdecznie. Przeróżności tam mamy. I ten cytat mówił, słuchajcie, jak to jest, że najbardziej życiem moim interesują się ludzie, którym nic do tego tak naprawdę, prawda? I teraz niech każdy z nas się zastanowi tutaj, czy przypadkiem czasem nie pozwalamy sobie na coś takiego, żeby właśnie jakieś krytykowanie, jakieś ocenianie, osądzanie innych, a tutaj praca wewnętrzna każdego z nas gdzieś tam na półce leży, prawda? Nieruszone. Bo łatwiej się skupić na życiu innych ludzi niż na swoim życiu, prawda? Ale ten tydzień, słuchajcie, on będzie nas pchał w tym kierunku, żeby jednak przyjrzeć się swoim sprawom, swoim zachowaniom, swojemu postępowaniu, żeby przyjrzeć się właśnie temu, jak podchodzimy do innych ludzi, czy nie podchodzimy osądzając, krytykując, wytykając błędy, na przykład podczas gdy sami tam no nieraz wywijamy niezłe numery, prawda? Więc zdecydowanie jest tu zachęta, by skupić się na sobie, na swoim życiu, pomedytować, cieszyć się chwilą i przede wszystkim przemyśleć, zastanowić się. To, co mówiłam wcześniej, czy jestem z tą osobą, z którą chcę być. Wybraliście dwójeczkę, dwójka powietrza. To jest bardzo ewidentnie, to się do tej karty tutaj bardzo łączy nam, czyli jakaś iluzja, nie wiem czemu czuję bycia uwięzionym też dla kogoś, ale to jest iluzja, możesz z tego wyjść w każdej chwili, wystarczy co? Podjąć właśnie decyzję i tutaj tą decyzję aniołowie, archaniołowie, archai ze światła mogą pomóc ci podjąć, tylko poproś, zwyczajnie poproś o tą pomoc, a będzie ci ona udzielona. Dobrze i na razie tu dajmy może jeszcze trójeczki. Mamy rycerza Ariela, to jest niesamowite, słuchajcie, że znowu Ariel. Fantastycznie. I trójkę powietrza. Rycerz Ariela zdecydowanie jest to ktoś, kto jest oddany, słuchajcie, kto potrafi się bawić, kto jest osobą, potrafi się bawić życiem, czyli potrafi cieszyć się z tego życia, potrafi docenić życie, potrafi docenić to, co ma. Może to tu zmieszczę, bo boję się, że ja to zrzucę. Dobra. Potrafi docenić to, co ma, prawda? Potrafi docenić to, co ma wokół siebie, jest wyrozumiały, zabawny, prawda? I tutaj mamy, słuchajcie, napis, że bardzo dużo jeszcze jest do osiągnięcia. Wykonaj sobie taki bardzo szczegółowy plan. I później, bo rycerz, zacznij działać, prawda? To, co tutaj mieliśmy, podejmij się
działania, zacznij iść w tym kierunku, czyli znowu zastanów się, prawda, czego pragniesz, czego nie chcesz, tylko znowu uważaj, żeby ciebie lęk, strach z ego nie straszył. Zostaw za sobą jakieś tam smutki, żale, rozczarowania, przeszłość. Spróbuj to, po prostu się nie koncentruj na tym. Zwróć uwagę na ten swój plan, na tym się bardziej skup i będzie ci dużo łatwiej, bo za każdym razem, kiedy ci te przeszłe rzeczy będą przejść do głowy, po prostu skupiaj się na tym, co chcesz zadziałać, gdzie chcesz zadziałać, co chcesz zdobyć, jakie marzenie chcesz spełnić. I tu słuchajcie, także dla kogoś, kto chce kogoś poznać, wybraliście trójkę. Trójka to jest serduszko, to jest miłość. I tu mamy też trójkę powietrza. Jest pokazane tutaj, że ktoś ciebie obserwuje, ktoś ci się przygląda. I to jest taki, powiedziałabym, przyjemny ktoś. I całkiem możliwe, że wyjdzie z działaniem, podejdzie do ciebie. Ale słuchajcie, ta trójka powietrza, ona mnie tutaj troszeczkę... Ona jest stresująca, dlatego że jest pokazane, że ty, zobaczcie, to jest kolejna karta tutaj, prawda? Widzicie, one się łączą i masz serduszko zranione w bólu. Może gdzieś trzymasz się właśnie tej przeszłości, tak jak tu mamy piątkę wody, tak? Czyli gdzieś jakieś rozczarowanie może przeżyłeś, złamane serduszko, coś zranione, prawda? I teraz zobacz, idzie ktoś. To jest ta okazja, tak jak tu mówiłam, nie przegap tej okazji, bo w tym tygodniu może zjawić się ktoś i na pierwszy rzut oka, przy pierwszej rozmowie z tą osobą możesz nie poczuć takiego wow, bo to jest rycerz Ariela, czyli ktoś, kto jest, on obserwuje bardziej, może mniej mówi, nie jest taki szybki, nie jest taki odważny, jest bardziej nieśmiały, ale jest bardzo wartościową osobą i wie, że na przykład na jakieś fajne, wartościowe rzeczy warto zaczekać dłużej, potrafi pracować nad nimi, jest wytrwały, prawda? Wierny, lojalny. Więc fantastyczna osoba. Natomiast kiedy będziesz skupiać się na tym bólu przeszłości, braku wybaczenia, może sobie, może komuś, to możesz jakby, może ci to przed nosem przejść. Po prostu nie zauważysz tego, że coś takiego tutaj do ciebie przychodzi jakby, a mamy tutaj, słuchajcie, tą ofertę, która może przyjść. Karta ta generalnie mówi o wielkim smutku, ale czas na uzdrowienie, prawda? Tutaj to, co mówiliśmy, ten Rafael, to też może dotyczyć to uzdrowienie, o którym tam mówiłam na początku, może też dotyczyć właśnie serduszka, słuchajcie, i umysłu naszego, żeby zrzucić z siebie już ten ból, to cierpienie przeszłości, jak to zrobić? Najlepiej właśnie zacząć jakiś nowy projekt sobie, zacząć coś robić, tworzyć. Wiosna idzie, to też jest szansa, żeby tutaj różne nowości, co każdy, może coś, sport nowy, a może jakiś ogródeczek, jakieś kwiatuszki, może czegoś nowego się nauczyć, może się właśnie udać na jakieś kursy teraz, to słuchajcie, online teraz jest tego tyle, że naprawdę zatrzęsienie. Albo coś pooglądać sobie, coś zacząć, nie wiem, rysować, malować. No każdy ma tysiące możliwości, słuchajcie. I tu zdecydowanie widzę u was trójeczki potrzebę przebaczenia sobie i innym. Pamiętajcie, że najgorszą karmę, jaką możecie sobie zbierać, jaką możemy sobie zbierać, to jest złe traktowanie samego siebie. Brak wybaczenia w stosunku do samego siebie. Wytykanie sobie jakichś błędów zamiast bycia takim akceptującym i wyrozumiałym dla siebie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wciąż popełniać te same błędy i być dla siebie pobłażliwym, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, by wyciągać z tych lekcji mądrość, jakieś doświadczenia, prawda, na przyszłość, ale jednocześnie pozwolić sobie na to wewnątrz siebie, powiedzieć, no dobrze, tu nie wyszło, to był błąd, to była zła decyzja, następny raz będę już wiedzieć, prawda, że tu postąpię inaczej na przykład. To była tylko lekcja, słuchajcie. No przecież nie będziemy się nad dzieckiem małym tam znęcać i mu wytykać latami, że coś mu tam nie wyszło. A my tu w życiu jesteśmy po to, żeby się uczyć właśnie, więc chodzi o to, żeby być dla siebie wyrozumiałym także, prawda? Zaufaj swoim uczuciom i bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Słuchajcie, właśnie to jest kolejna rzecz, która potrafi uzdrowić serduszko.
Oprócz jeszcze tego Ho'oponopono, teraz poczułam, że mi przekazali, żeby nam przypomnieć. Nagrałam Ho'oponopono, słuchajcie, na kanał są dwa filmiki długi, ponad 4 godziny, prawie 5-godzinny, do spania i taki prawie godzinny, 44 minuty, 44 sekundy, gdzie z intencją na przykład oczyszczenia serduszka, uwolnienia się od tych właśnie smutków, żali, rozczarowań, można słuchać i to nam będzie pomagało, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo. Druga rzecz, żeby właśnie oczyścić serduszko z jakichś takich rzeczy, problemów, skupić się na czymś właśnie, co chcesz zrobić tutaj. Skup się na tym, skoncentruj się na tym. Całym sobą. Za każdym razem, kiedy to coś będzie przychodzić w przeszłości, zacznij znowu to robić. To może być, nie wiem, śpiewanie piosenki jakiejś, albo afirmacja na przykład, poddaję się nurtowi życia, jakieś jedno zdanie, albo Ho'oponopono, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię, żeby po prostu, kiedy zajmiesz umysł tym, on nie będzie miał czasu przypominać ci jakichś negatywnych rzeczy, które są bolesne, prawda? I przede wszystkim otwórz się na to, by wybaczyć sobie innym. Kiedy mówisz, że nie potrafisz wybaczyć, jednocześnie się blokujesz, te dwa miecze i uniemożliwiasz sobie, aby twoje życie stało się fajniejsze. Więc pytanie, czy warto, słuchajcie, pytanie, czy warto tak się właśnie blokować. Na pewno trójeczki musicie sobie serduszko oczyścić, bo czuję, że tutaj coś z czakrą serduszka właśnie, że gdzieś jest przyblokowana. Dobrze, kochani, tyle na dzisiaj. Życzę nam fantastycznego tygodnia. Ja ze swojej strony zapraszam oczywiście przepięknych archaniołów, archaniołów, siedmiu promieni światła do mojego życia na ten tydzień. Jeżeli ty też zapraszasz, powtórz sobie to. Bądźcie błogosławieni, bądźmy wszyscy błogosławieni, kochani, w tym tygodniu. Niech ten tydzień przebiegnie nam przepięknie, z nowymi odkryciami, z nowym zrozumieniem i żebyśmy umieli uwalniać, odpuszczać, wybaczać sobie i innym. No i z tym optymistycznym akcentem zakończę już to czytanko. Buziaki, kochani. Oczywiście będą na kanale kolejne nagrania, także na spokojnie. Pomalutku wracam do zdrowia, tak jak mówiłam, jest coraz lepiej. Trzymajcie kciuki, żebym wróciła całkiem do równowagi. Dla was oczywiście także dużo, 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 dużo zdrowia, mnóstwo miłości. Pozdrawiam, buziaki, kochani.